Dla mnie jedno jest pewne. Na świecie nie liczą się drobne sprawy. Tylko te tycie. O, chciałabyś ten tyci kawałek serka? Tak, tak. Dla sera dał się nawet pokroić. Na podstawie nowego bestsellera autora powieści Był sobie pies. Babie się Bella. I tak poznałam Lukasa. Chyba cię polubiła. Może to znak, że powinienem ją ze sobą wziąć? Cześć, mamo. Cześć, mamo. Bawiliśmy się piłką i graliśmy w nie gryź butów. Bella, nie gryź butów. Jeju, jak on to uwielbiał. Przez te wszystkie lata byliśmy nierozłączni. Goniliśmy wiewióry. Chodziliśmy do pracy, a nawet bawiliśmy się w doktora. Doktor! Pan doktor! Dzień dobry, doktorze. Coś się stało? Nie. Nie? Z Lukasem było najlepiej. Chociaż strasznie tęskniłam, kiedy znikał. Znów ta wiewióra! Wiewióra, wiewióra, wiewióra! Bella! Zaginął pies. Patrz, pies! Wygląda na to, że się zgubił. Byłam bardzo daleko od domu, ale wiedziałam, że Lukas na mnie czeka i musiałam go odnaleźć. Patrzcie, smaczek! Nawet ciut lepszy niż tyci kawałek serka. Już wkrótce. W życiu napotykamy wiele trudności, ale sobie z nimi radzimy. Dzięki naszym wyjątkowym bliskim. Więc nie przestanę szukać, póki nie odnajdę swoich. Zaprzyjaźnij się. Przeżyj przygodę. Ten pies go uratował, a odnajdziesz drogę powrotną. Nie wierzę. O psie, który wrócił do domu. Żadna odległość nie zerwie takiej więzi. Wkrótce w kinach. Zjesz może taki tyci kawałek sera? Moje pierwsze wspomnienie to Lukas. Chyba cię polubiła. Może chciałaby zamieszkać ze mną. Cześć, mamo. Na imię dostanie Bella. Bawiliśmy się w przynieś piłkę i w nie gryź butów. Nie gryź butów. I jego ulubione mokasyny. Bella, to tylko śnieg. Miałam cudowną rodzinę i miałam dom. Wiewióra, wiewióra, wiewióra! Zgubiłam się. Patrz, pies. Wygląda na to, że się zgubił. Zaginął pies. Byłam bardzo daleko od domu. Jak się bawisz? Saba? Dina? Bella. Bella, grzeczne psiny. Bella! Już wkrótce. Świat był dużo większy i dużo bardziej nieprzyjazny, niż myślałam. Ej, uciekaj stamtąd! Go uratował. O, jedzenie na wynos! Odkryłam, że każda przeszkoda, każde zagrożenie, za krokiem prowadziły mnie tam, gdzie moje miejsce. Na podstawie nowego bestsellera autora powieści Był sobie pies. Największa przygoda to ta, która prowadzi do domu.